Czym powinniśmy zasilić ogórki w środku lata? Czy wiecie, że samego potasu nie wolno podawać ogórkom, ponieważ nie tylko im to nie pomaga, ale wręcz przeciwnie szkodzi. Zresztą odwrotnie jak pomidorom, dla których żadna odżywka nie może obyć się bez potasu. Ogórki są rośliną uwielbiającą azot i wilgoć, dlatego trzeba utrzymać glebę lekko wilgotną, ale nie mokrą. Są dwa warianty odżywek, których o tej porze roku nasze ogórki potrzebują. Pierwsza z nich, którą musimy przygotować kilka dni wcześniej w proporcji 1 do 1, czyli na przykład 1 kg kurzaka moczymy z jednym litrem wody lub według potrzeb jego wielokrotność, ćwierć litra tego roztworu dodajemy do 10 litrów wody. O tej porze roku odżywka ta nadaje się dla ogórków, bakłażanów i słodkiej papryki, ale nie dla pomidorów dla nich jest już za późno, aby podawać im azot. Jednak kurzak ogórkom jest bardzo potrzebny, ale nie każdy ogrodnik toleruje jego zapach. W takim przypadku można zasilić ogórki odżywkami mineralnymi o formule 18-18-18, to jest po 18 jednostek azotu, fosforu i potasu, a także powinniśmy do tej odżywki dodać 4 jednostki magnezu. Zestaw ten jest doskonały nie tylko dla warzyw, ale również dla drzew i krzewów owocowych. Kwiatów, róż. Na początku sezonu można również tym dokarmić nasze pomidory. 20 g tej mieszanki dodajemy do 10 litrów wody i podlewamy nasze krzaczki co 10-14 dni. W obu wariantach każda roślina powinna dostać pół litra tej odżywki. Jak zawsze przypominam, że takie dokarmianie możemy podać wyłącznie po wcześniejszym podlaniu grządek samą wodą. Nigdy nie lejemy po suchej ziemi. Powinniśmy powyższymi od, odżywkami dokarmić nasze krzaczki również wtedy, gdy żółkną liście, płody są drobne i nie rosną. Nawoz, nawozów mineralnych o formule 18/18/18 18, 18, do takich dodajemy 10 g saletry amonowej. Wówczas wzmocnimy krzaki ogórków, ponieważ na słabych roślinach nigdy nie doczekamy się dużego urodzaju. Jeśli nasze krzaczki ogórków są silne, zielone, liście również są zielone i mocno plonują, wówczas lepiej ich nie dokarmiać. Widocznie w Waszym ogrodzie mają idealne warunki i czują się świetnie.